Jeszcze tylko jakiejś zagadki brakuje na... Powinnam mieć kręgosłup w strzępach, bo waliła plecami o te belki równo, o jakimś celu mnie chodzi. To się nazywa cud, Bartek. Cud. O nie, ale telefon na mnie działa, patrzcie. Chociaż jedna rzecz, która się zgadza. Nie mogę czytać SMS-ów. O matko. Czy ja to czytałam? Steph Joy. Wydaje mi się, że czytałam, ale pewnie nie jestem. Nie ma Facebooka, no. Jak mamy teraz żyć? Jaka wariat Facebooka. Pewnie się cieszę, że nie musi czytać te same. Ej, nieprawda. To są były fajne. To wiem, że czytałam. To czytałam. Czy Steph czytałam? Już nie pamiętam. Hakiery Ruski Man już was odwiedziły. Pamiętajcie, żeby przygotować spirytus i ogórki. Tak. There's a threat that keeps you awake at night, all vigilant and terrified. Then there's the one you don't even know exists, so you sleep just fine. Guess which one is more likely to kill you? I thought I knew that Typhoon was, but really I had no idea Pike knew. And it terrified him. The horror of the witness, the paralyzed audience trapped in and made to watch the same inevitable choreography performed again and again and again. What have you seen, Pike, before Gabe, before me? What secrets did you have to keep and how long did you have to keep them? Jeszcze coś widział. I thought of Charlotte, of what I've done to her anger. What if I took Pike's fear, swallowed it, made it mine? Would it do to him what I did to do Charlotte? I had to take the risk. I don't want you to get hurt. Keep your head down. Typhoon doesn't lose. No, it isn't an option. Rat girl, keep your head down. The cats will always win. And is shaking first, cross your name off. At least I can't go through this again. Zawsze mam przygotowane ogórki. Aleksa, cofnijmy się, tutaj nie ma nic ciekawego. A bo ty teraz będziesz tak kuśtykać trochę. Tu jest, No more ladder. Not that I'd be much good at climbing. No, aha, biegać nie mogę chyba. Wiem, chciałam biegać ze złamaną nogą. To mi trochę przypomina Until Dawn. Into mines, just like Jed said. To ta tająca Aleksa. Zdechły szczur, jej! Cudownie. Choose not to read anything into this. A tu jest coś ciekawego. Ktoś zostawił swoje drugie śniadanie i książkę. Weź to, Alex, no. I could almost laugh, if it wouldn't hurt so much. Okay, safety first. Jedzonko. Zostaniesz tu dłużej, będziesz te szczury jeść, no właśnie. Pickaxe! Weź pickaxe. Będziemy kopać, jak w Minecraftzie. Pewnie odnajdziemy tu jakieś sekrety Tajfuna. Gdzieś. Gdzie nie zaczytują się tekstury. Minecraft albo Skyrim. Okay.
Oh, no. No, 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 no. Come on, no, 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 no. Chyba jednak ta lampa nie była taka dobra. Teraz odpalamy wzrok kota, niczym w Wiedźminie. Zacznie świecić na niebiesko i będzie widzieć. That's something. Okej, okay. W jakim cudem ona to zobaczyła? Dobra, nie ogarniam. Faktycznie rzuciła tam swoją emocją. That aura is the only lead I've got. Aha, czyli ona ma jakąś tam aurę. Ale no co ja mogę? Przecież tu nic nie mogę. Aha, bo ona tu tylko zapisuje find a way out of the mine. Plus co, lampa, jak możemy wyciągnąć rączkę? No właśnie. Albo wiem, że nigdzie indziej nie mogę pójść. Raczej nie ma to sensu pewnie. Tam pewnie jakieś duchy siedzą z tej kopalni. I chcą zjeść tej chwili. All right, boys, getting close. O, właśnie. Hell divers for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Goddamn right. This is it. This is what Typhon tried to bury. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No. My teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. No ostro. Widzę, jak Alex idzie w nosy do kibla i rzuca gniewem na korytarz, żeby jej świeciło. Jest. Steady goes. Steady. Fuck was. Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god. That's all we gotta move! Now! There's still men back there! They'll drown! Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! A, okej, okay, czyli jakby trafili na jakąś wodę, że oni się tam potopili, tak? Nie wiem, już w sumie. Smells like fireworks. Must be where Typhon blew the charges. Aha, czyli oni tutaj to zakopali, tak jakby. Ale tam coś się świeci widocznie. Emocjami umierających ludzi? No właśnie, tak jakby trochę... Chyba, że tu ta emocja w tym przedmiocie została, bo... Bo żeśmy już zbierali takie emocje w przedmiotach. O nie! Nie mówcie, że jej ojciec tam był! Nieopata. Co za plot twist! No, tego się nie spodziewałam. Czy on tu umarł pewnie? Jed! Come back! Jed, you son of a bitch! Jen! You gotta stop, man. Jed! Fuck you, Jen! Come back! It's over, Jen. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. To nie tylko jego tu zostawił, jakiegoś innego gościa chyba też. Jakieś część ludzi chyba tu zostawił. Zostawił jej ojca na śmierć, no.
Ale nie tylko, to tak jakby część tych górników. On część tak jakby uratował, a część tak jakby nie zdołał, nie? Nie wiem. O, jakoś wylazła. No proszę. Jego okoliczności, że Jet zatrudnił akurat syna osoby, którą zabił. No. Wyszła sen, no właśnie, tak. Trochę jestem w szoku, że znalazła wyjście w ogóle. Teraz na keps. Jet will confirm this location. Coś tam. Bunt! Przeciw Jedowi. Za rurą w prawo jest wyjście, no właśnie. No dobra, ciekawe co teraz. Została tą... w stronę słońca. BL close for council meeting. And during my time here, I've come to realize what makes Haven so special. It's a flower shop run by multiple generations. A bar owner who greets every customer. Oczywiście, Jet, który próbował nas zabić. It's a spring festival tradition going back 100 years. History, loyalty, pride. These values which define Haven are the same values that Typhon was built on. And that is why our partnership has been so successful. Oh, Steph, bez czapki. It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community and we're tremendously excited for its future. Kończ kłapać. Thank you, Diane. Kończ. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Aw, cześć, Jet. Alex, oh my god, I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? This will be hard to hear. No nie, teraz nikt mi nie uwierzy tak swoją drogą. I found out something you need to hear. I'm sorry. No tak, bo to jest zresztą what? Jego ojciec. Alex. Sorry, gościu. Ale twój ojciec to sprzedawczyk i morderca. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. Alex. Teraz oczywiście będzie udawał, bo. You know exactly what's going on. Tylko moje słowo przeciwko jego. I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned 7 of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Nie, żeby nie przyniosła żadnego dowodu, no. Znaczy, no, ma oprócz... ma ten medalik, nie? In case it jeopardized the vote. Znaczy, przynajmniej mam wrażenie, mam nadzieję, że wzięła ze sobą ten medalik. Among Us i Jet jest... Tak, chyba tak.
Everyone at that company is scared to death. All they do is protect themselves. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were four people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. No, to teraz kto nam uwierzy? Why aren't any of you saying anything? We don't want to embarrass you, Alex. Mhm. Okej, okay, fajnie. Że ludzie przejęli, że jest w takim stanie. Właśnie coś się dzieje. No, ja też na ich miejscu ciężko by mi było jej uwierzyć. Więc, no. I wasn't asking you. The things you've said obligate me to at least address them. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair. Gdyby by było, jakby się okazało, że nie wszyscy o tym wiedzieli, oprócz Alex. No, to też by było ciekawe. You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No. I don't. I've tried to be there for Alex since Gabe died. I thought, I don't know. I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is, sometimes when we're hurting, the people we lash out at are the ones who were trying to help. O, jeszcze Vaulting! Kłamiesz! You're a monster, Boże! Ale nie, no to trochę za ostro chyba. Nie wiem. Kurde, no bo właśnie on jest taki, że jemu łatwo jest zaufać, nie? Sakra. Aż smutno po prostu, ja tak strasznie polubiłam tą postać, aż smutno jest mi przeciwko niemu działać, no. You're lying, 71%. No to chyba się zgadzamy. No, ja wiem, Kobalt, ale no mimo wszystko jakoś jest mi smutno za bardzo go tak męczyć. Mordka świętego Mikołaja. Czy się przypomniał mój ulubiony sen ze Snape'em, który na mnie krzyczał, że kłamie. O nie! This is an act. You're lying. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Aww. Of course I do. Ale nikt inny. I would like to speak. O.
smutna, daję to już. This young lady, no bo daję nie lubię. As a stranger. Ona nawet jak jest miła, to widać, że jest fałszywa. She's become one of us. Now, her story certainly seems unlikely, if not impossible. But she deserves at least an investigation of her claims. Właśnie, przynajmniej śledztwo, dziękuję bardzo. To jest Condi. Dziękuję. Ducky, you're being unhelpful. Alex, sweetheart. You know our mind can play tricks on us. None of it is your fault. Oczywiście. Ty mówisz, że jestem wariatką. To admit you need help. Aha! Świetnie. But struggling alone. Dzięki. No. You shouldn't have to go through that. We're all no właśnie, worried pracę. About you. Let us help you. Mhm. Cudownie. Trzeba było nie mówić Riley. Nie wiem, czy to miało jakieś tam... I don't want any more of this. No, ją wyssaliśmy i ona już jest zombie, więc jej nie przekonasz. Gabe. Kurde, i jakbym jej nie wyssała, to by teraz była po mojej stronie, nie? Take down Typhon? I won't bring him back. All I know is everything falls to shit when you're involved. Super. No, zombiaki nam nie pomogą. There's something wrong with you, Alex. And now there's something wrong with me. No, bo cię wyssałam. Przepraszam, no. Kurde. I can't help you. I'm sorry. Fuck this shit. No błagam, niech ten Pike się chociaż ogarnie. Don't worry, Alex. I got this. No. Oh, for fuck's sake. A USB stick full of recordings. Yes, we went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know. Don't how test you... me, Jason. Don't test me. I'm not scared of you anymore. Oh yeah. And out of you. Tylko pewnie zginie zaraz. Right. Ona go zastrzeli, albo tamten ją zastrzeli. Personal issue with me? Like hell I do. Mhm, teraz się kłócą. Fajnie. Powinno nam wybaczyć. Jej, dziękuję za cirki. Okej, teraz oni się kłócą. Nie żeby co, ale przeważnie jak dziewczyna post się, to druga strona przeważnie jest zadowolona, Boże. O mój Boże. Przepraszam, przykro mi. I'm really sorry. Are you? No. Boże, co za głupek. Znaczy, no, dobra, nie jest głupkiem, ale nie lubię. My dad is not a murderer. Oczywiście, że nie jest. To ja kłamie, jestem wariatką. Were you afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame? I thought we were in this together. For Gabe. No, z tobą na pewno nie jestem. Ryan. No. Ja nie wyssałem Pike. I'm not gonna let you do that no. to me anymore. Ryan, what the hell? I know he's your dad, but look at her. Why would she lie about this? It's going too far. Alex almost died. No to jasne, że on będzie go bronił. No, nieważne co się stanie, no. Fuck you, Ryan! After Boże. Everything? Seriously, fuck you! Stop. Ooh. Wow, co tu się dzieje? Co ja nabrałam za mocy teraz? Widzicie, ale gdy smarowała się koncentratem pomidorowym i kłamie. Co teraz każe mu się przyznać? I know why you tried to kill me.
it's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier. Not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. My father worked for you. His name was John. He's a victim, he was a fighter, he was a screw-up. Oh, Boże. W sumie fighter to trochę średnio, bo jakoś tak nie walczył o swoją rodzinę. Ryan uwierzył w moim let's playu. Znaczy, no to pewnie zależy od różnych tam decyzji, nie? Jeszcze zwłaszcza jak się robi wątek romantyczny z Ryanem. Ja nie robiłam wątku romantycznego z Ryanem. Ja myślę, że dałabym chyba to pierwsze. Z Kriochem. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. And then Gabe. My big brother. Zamordowałaś całą moją rodzinę! No nic, że ojciec mnie nie chciał. Wiesz, to obywateli też. Znaczy, no pewnie tak. No to wszystko pewnie zależy od decyzji, które gdzieś tam się pojawiały, nie? Znaczy, tak mi się wydaje, nie? He was starting over, he was happy, he was building a family. No matko, nie wiem, co on robił. Przecież nie wie... Ej, co jest głupie, bo przecież nie wiedzieliśmy, co się dzieje z tym ojcem przez ten czas, jak on ich zostawił praktycznie. Skąd ja mam wiedzieć, czy on próbował, nie wiem, ułożyć sobie życie, czy był szczęśliwy, czy próbował, nie wiem, rodzinę założyć? Come on! Co jest głupie. Płaci ludziom do głów, manipuluje nimi, potrafi wystać emocje, trochę mi się bał z nią. No, na dłuższą metę to jest trochę przerażające. Nie wiem, no, starting over, powiedzmy. Haven was his second chance. He was so proud of who he'd become. A great boyfriend. Cześć, Beata. A cool dad. But no, he died. I co mówi? Because of you. Jak o Gabe'ie mówi? Cały czas mówi o ojcu. Nie wiem, ja już się zgubiłam. Haven changed me. I started to think about the future. O, a teraz jest voting. Super moment. No i są to straszne, z drugiej też bym chciał mieć takie moce. No ale potem znowu wróciła do motywu ojca, więc no... Więc nie wiem, kurde. Ja się zgubiłam, nieważne, nie wiem. Kondi, tutaj wszystkie epizody są naraz wydane, wszystkie 5. Tam były wydawane... Nie wiem, raz na jakiś czas, a teraz są wydane wszystkie naraz. Więc gra jest skończona. I want to help people, I want to play music, I want to belong. No, w sumie rację. O nie! Jaki fatal error! No halo! Zahamowa. Aha. Skraszowała nam się gra. Mam nadzieję, że nie zawsze w tym momencie będzie się kraszować. My w ogóle wydawali epizody osobno w pierwszych dwóch częściach.
Nie wiem. Trzeba by było pewnie... Znaczy... Pewnie chcieli w jakiś sposób... Nie wiem... Zobaczyć, czy to się sprzeda. Nie mam pojęcia. Dostałeś bardzo rzadkie zakończenie. Serio? Nie wiem jakie. Zakończenie z serii będzie kolejny odcinek. Czekajcie, prawie. Aha, i wszystko od nowa. Nie. O, Boże. Przepraszam, to nie moja wina. Ja mogę to pominąć. Reload, last check. Nie, nie mogę. Ciekawe, czy będzie ten sam vote. No, chcieli chyba zbudować hype na kolejne epizody. No, też możliwe. Dobra, skończ, Ryan. Już. A w sensie crash game. Tak, super rzadkie zakończenie. Dzięki bardzo. Dobra, może teraz zrozumiem lepiej te sekwencje z tym Jedem. I'm not gonna let you do that to me anymore. Ryan, what the hell? No, w jedynce dało się przewijać. Tutaj nie. Look at her. Tylko że w jedynce dało się chyba przewijać, jak już się grało drugi raz? It's going nie wiem. Too far. Nie pamiętam. Alex almost died. Kończcie. Nie mogę was posunąć. Fuck you, Ryan. No ma bardziej czerwone włosy teraz to Steph niż wcześniej. Chyba. Czyli nie miała czerwonych włosów. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. No, bez czapki jest ciężko. My father worked for you. His name was John. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. And then Gabe, my big brother. Nie, Condi nie grałam, ale będę chciała grać, także proszę się powstrzymać od spoilerów ewentualnych. To teraz wam to. He was building a family here. Doing it his own way. Figuring it out as he went along. He was so nervous about it, and so excited. And he brought me here to be part of that family. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Aha. Hej, Karusek, dzięki za polowka. I think about the future. A, i znowu ten voting. Fajnie. No, ładne, w ogóle ładne kolory są tutaj w tej sekwencji. Takie trochę bardziej, nie wiem, taki lepszy kontrast jest. Zniszczyłeś moją rodzinę, więc ja zniszczę twoją, tak. To aha, Lary wytraciło mnie z immersji. O nie, przepraszam. Przepraszam, Kotaru. Możesz pominąć votingu przez wybór? Nie, nie mogę nic zrobić, dopóki nie zagłosujecie. Dopiero teraz mogę.
błagam, żeby się nie skraszowało. I want to know that there's a place and a group of people who wouldn't be the same without me. I was starting to feel that here. And you tried to murder me. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. Dochodzi do niego, chyba. You've forgotten it, haven't you? You've plastered over it with another story. Dobrze mu powiedziała, do tego w sumie nie trzeba mieć mocy, ale i tak good job. That you're a good man, hero. You tell yourself you're a hero. A strong leader. Sometimes that means making hard choices. Decisions that could lead to people dying. Few men could handle that. Haven's lucky to have you. But that's the lie. If you scrape it away, what do we see? Oh, Matko, you're a coward, you're selfish, you're a pawn. Tom. 11 years ago, you led a group of men to their deaths. And you couldn't even say those words out loud. Because you're a coward. Coward. You couldn't imagine saying it to your wife. Saying it in front of your son. Every day you were brave enough to go underground and look death in the eye. But you couldn't muster the courage to admit a mistake. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. Nie, on nie jest burmistrzem, on jest barmanem. You hate yourself. You hate what you did in the past. And the more you deny that hatred, the worse it grows. Ale mu przemowa emocjonalnie wprost do duszy. Trochę tak to wygląda. O, znowu voting. But I forgive you. I condemn you. A co to znaczy condemn you? Że nie. Nie. Przeklinam cię, potępiam. Aha, okej. Okay. Dzięki. Z najładniejszą grafiką pozostałych części, a jeżeli chodzi o fabułę i potencjał, obawiam się, że będzie porypany. Znaczy w sensie, wydaje mi się, że fabularnie jest trochę słabsza niż wcześniejsze części, to znaczy nie wiem jak z dwójką jest ogólnie,
Graficznie faktycznie ta gra jest prześliczna, ale no, jakby to nie wszystko. O, 69%! Cześć, Mike. Najładniejsza, bo najnowsza. Trochę tak, ale 69%, spoko. No, jest zdecydowanie, jestem też za wybaczeniem, raczej. To i tak jakby nie zmieni niczego względem, no, śmierci tych postaci, no ale jakby, no nie powinny się chować urazy. Przeznaczenie, tak. And I forgive you. O, rozpłakał się. Nie, daję mnie wybacza, Bartek. No może troszkę. Ale ona chyba nie chce na wybaczenie, ona ma to gdzieś. No, pewnie tak, Kobalt. Wszystko zależy od przeszłości i od przeanalizowania swoich błędów, bo jeśli Diane by nawet nie chciała tego wybaczenia, to po cholera mam jej dawać to wybaczenie. Ewidentnie zawał, a wszyscy tylko patrzy. O Jezus. Dobra, jestem ciekawa, co teraz w sumie. Co oni z nimi zrobili? Wszystkimi. Still coming in on the Typhon mining scandal that has rocked the western slope town of Haven Springs, where council meeting for shocking revelations. Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees and their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. Okay, czyli pójdzie do więzienia prawdopodobnie. Including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all. Ciekawe, czy Typhon się z tego wykaraska. Pewnie tak. Mają takich dobrych prawników i w ogóle. The silence is worse. I need to get some air. Jestem ciekawa, co teraz w takim razie będzie się działo. After summoning all my strength and willpower, I'm now ready to move from the bed to the rooftop. Bartek, mógłbyś mi powiedzieć, czy jeszcze dużo zostało jakby do końca tej gry, czy... czy jakieś, nie wiem, 5 minut? Cześć, Still Very Toxic. Wydaje się, że jest masa easter eggów. Nie wiem. Nie, to praktycznie sam koniec. Aha, okej. Okay. Ale tu są jeszcze do czytania rzeczy. O mój Boże! Nie, nie. Dobra, to jak będziemy czytać, to znaczy, że będzie dłużej.